Witam wszystkich hodowców gołębi pocztowych. Na dzisiejszym odcinku chciałem zaprezentować kilka swoich samczyków z rozpłodu. Pierwszym gołębiem, którego chciałbym zaprezentować, jest to czarny bystry samczyk z imienia Faber z 2014 roku. O numerze 1921. Kolejnym gołębiem, którego zaprezentuję, jest to nakrapiany pstry samczyk z linii radwański z 2012 roku. O numerze 8951. Kolejnym gołębiem, którego zaprezentuję, jest to czarny pstry Faber z 2011 roku. O numerze 7574. Kolejnym gołębiem, którego zaprezentuję, jest to samczyk z linii Mulemans, nakrapiany pstry z 2019 roku. O numerze 1809. Przepiękny gołąb potężnej budowy. Kolejnym gołębiem, którego zaprezentuję, jest to czerwony Faber z 2016 roku o numerze 3858. Kolejnym gołębiem, którego zaprezentuję, jest to DV nakrapiany stry z 2012 roku z linii Stickenbaut. Gołąb po numerze 376. Kolejnym gołębiem, który zaprezentuję, jest to czekoladowy samczyk z 2017 roku, pięknej budowy. O numerze 1648. Kolejnym gołębiem, którego zaprezentuję, jest to samczyk 2014 roku, mazany. O numerze 1442.
Kolejnym głębiem, którego zaprezentuję, jest to niebieski samczyk 2017 roku. O numerze 1876. Kolejnym gołębiem, którego zaprezentuję, jest to DV Płowy z 2014 roku. O numerze 340. Kolejnym gołębiem, którego zaprezentuję, jest to nakrapiany samczyk 2017 roku w przepięknej budowie. O numerze 38-36. Przepiękny gołąb. Kolejnym gołębiem, go zaprezentuję, jest to niebieski DV z 2016 roku. Przepiękny gołąb o dużej narośli. O numerze 02859. Przepiękny samczyk. Kolejnym gołębiem, którego zaprezentuję, jest to nakrapiany Aben z 2010 roku. O numerze 14090. Kolejnym samczykiem, którego zaprezentuję, jest to niebieski pstry samczyk z 2010 roku z linii Faber o numerze 2847. Piękny samczyk. Ostatnim gołębiem, którego zaprezentuję na dzisiaj, jest to nakrapiany pstry samiec z linii Radwański-Jansen z 2011 roku o numerze 7529. Gołąb przepięknej budowy, o przepięknej narośli. To by było już dzisiaj na tyle.
pozdrawiam. Do usłyszenia.